Dzień dobry. Cześć. Dobry wieczór. Dzisiaj pogadamy sobie o najnowszym filmie dokumentalnym o liderze zespołu Behemoth, Adam the Apostate. Nergal the Heretic. Czy będzie to dzieło, jak sugeruje i jak twierdzi Gary Holt, Slayer Exodus, jeden z najlepszych filmów dokumentalnych, które zobaczysz? Albo, jak twierdzi Tobias Forge z Ghost, najlepszy muzyczny dokument, który zobaczysz w tym roku. Przekonamy się. Freedom is everything to me. You know, and I just gonna always go up there on the barricade and fight for it. And if someone's trying to limit myself, I just die for my beliefs and my liberty. To tak. Jeszcze gwoli formalności, film możecie nabyć w wersji fizycznej na VHS-ie albo na DVD. Tam macie link na dole. Możecie też go obejrzeć na ekranie swojego komputera, wypożyczając go na Vimeo. Vimeo on tak demand. Właśnie my zrobiliśmy, żeby nie czekać, żeby jak najszybciej dobrać się do tego najlepszego rzekomo dokumentu muzycznego w tym roku. I jakie są twoje pierwsze wrażenia? Czy wiesz co, wydaje mi się, że to byłby dużo lepszy dokument, gdyby Nergal przez 50 minut nie mówił o tym, dlaczego starsze kobiety są lepsze niż młodsze. To tak byłoby ciekawie, jakby coś o czymś innym też mówił, nie? Twoja matka? Prokreacja, starość. Różne były obawy faktycznie, zanim ten film wszedł do dystrybucji. Głównie zrobione przez te trailery, które były mega pompatyczne, mega na spinie, gdzie miałeś wrażenie, że po prostu Nergal upaja się brzmieniem swojego głosu. W filmie tego nie ma, kompletnie tego nie ma. Konwencja jest po prostu taka, że jest to wywiad z Nergalem. W trakcie tego, gdy Nergal prowadzi swoją opowieść, podzielona na 6 rozdziałów, gdzie opowiada o swoim dzieciństwie, o tym, jak wszedł muzykę metalową, dorastaniu w komunistycznej Polsce, transformacji ustrojowej. Trochę potem o karierze, trochę tym, kim jest teraz. No, o karierze w sensie trochę opowiadał o bluźnierstwach. Tak. Po prostu streszcza trochę swoje życie. Podzielone jest to na 6 rozdziałów. Cały czas mówi, prowadzi spójną narrację, nikt mu nie przerywa. A w międzyczasie my możemy patrzeć na artystyczne, bardzo ładne i niestety bardzo również zbędne zdjęcia Nergala, który robi różne rzeczy. Zdjęcia natury, zdjęcia Gdańska, zdjęcia Warszawy, które ponownie są bardzo ładne, ale nie wnoszą dokładnie, nic narracyjnego. Dokładnie. Dokumentu, no, tak zwanego dokumentu. Dobrze to ująłeś, bo przez całość trwania tego dokumentu widzimy głównie na ogromnym zbliżeniu Nergala. Gdzieś ta kamera się tam rusza czasami góra-dół i widzimy raz, jak tam jego usta, jak mówią, czasami tam bardziej zbliżenie na oczy, czasami na czoło. Przez większość tego czasu towarzyszą mu tylko takie obrazki artystyczne, które mogłyby się fajnie sprawdzić w jakimś teledysku Me and That Man, gdzie jest to w zwolnionym tempie, gdzie on robi jakieś gesty, podnosi ręce, puszcza ręce w teatralny sposób, albo jedzie i jest, było kilka ujęć, jak on jedzie po prostu i twarz na niego, jak on jedzie i prowadzi. Albo kadry, jak on się przechadza po jakichś ruinach, jakimś starym moście, gdzieś łazi, tutaj patrzy, góra, dół. I to mi przypominało takie slow cinema, taki obrazek, który jest ładny tylko po to, żeby był ładny. Tak. Zabrakło mi tutaj czegoś, co wprowadziłoby życie, co wprowadziłoby element życia, bo widzimy tylko tutaj człowieka, który opowiada o sobie, o swoich wewnętrznych jakichś przeżyciach, przemyśleniach, tak jakby wszystko to dookoła nie istniało, tak naprawdę. Taki jego portret wewnętrzny, taka gadająca głowa, a niewiele otoczenia. O Behemoth na przykład tutaj nie usłyszycie za dużo. Takich konkretów, nie wymienia albumów, bardziej jakieś ma swoje takie
wewnętrzne monologi, przemyślenia. Nawet wątpię właśnie, czy ten reżyser cokolwiek z nim rozmawia, czy po prostu powiedział mu, słuchaj, Adam, mów, jak leci, co myślisz i zobaczymy, co z tego będzie. Tak, ale do tego, że nie wszystko wygląda dobrze ze slow motion, Dark Ambientem jeszcze przejdziemy. Może na początku powiedzmy o tym, co nam się w tym filmie podobało. Co mi się podobało? Są takie rzeczy, które fajne były podobały? Te obrazki. Ciekawe były. Przez chwilę. Ciekawe byłyby w jakimś teledysku. Od strony wizualnej. Podobały mi się niektóre przejścia. Efekty, które też niewiele wnosiły do samej akcji. Nie były jakoś specjalnie spójne, albo pojawiały się tylko raz. To było ciekawe. Widać, że twórca jest biegły w After Effectsie, ale niewiele mi one na przykład wnosiły. I główny atut tego to jest wizualnie, to jest właśnie to, że zostało to ładnie zrobione. Jeśli chodzi o treściowo, ja się nie dowiedziałem zupełnie nic nowego. Czytałem lata temu, ale czytałem biografię, ten wywiad Rzekę z Nergalem. Tutaj nie dowiedziałem się kompletnie nic nowego, a było to jedynie takie przypomnienie tego, co się tam wydarzyło. To są takie jego wywiady, przemyślenia, luźne myśli zebrane do jednego, trochę skumulowane i skrócone do takiego clue, do kompendium tej wiedzy na temat Nergala, kim on jest. Dużo ogółów, mało jakichś takich soczystych rzeczy. To mi również podoba się estetyka, którą operuje reżyser. Zresztą Claudio Marino ma doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o robienie teledysków, logówek i tak dalej. Mniej chyba właśnie, jeśli chodzi o narrację w dłuższych formach, ale skupiając się jeszcze na pozytywach, podobało mi się też to, jak Nergal się wypowiada. Z jednej strony z luzem, nie popada w ten egzaltowany ton nastolatka, co mu się w niektórych wywiadach zdarzało i było bardzo trudne do zniesienia. Natomiast widać też, że się otwiera, że szczerze mówi o swoich przeżyciach, w paru miejscach się wzrusza. Na tym poziomie jakby bohaterowi samego tego filmu nie mogę nic zarzucić, chociaż miałem bardzo duże obawy co do tego, że będzie to laurka i jakaś taka niesamowita projekcja ego Nergala. To tutaj tego nie ma. Jest za to taki, no właśnie, przejdźmy do problemów, bo jest taki film, wywiad w zasadzie, trudno to nazwać filmem, który nie za bardzo wiadomo, do kogo jest zaadresowany. Ani ja, ani Michał nie jesteśmy diehardowymi fanami Behemoth, obaj śledzimy poczynania tego zespołu, lubimy jego muzykę, jesteśmy powiedzmy na bieżąco, ale nie śledzimy maniakalnie każdego wpisu na ten temat. I tak jak powiedziałeś, nie dowiedziałem się, jedną rzecz, której się dowiedziałem z tego filmu, to że Nergal miał brata, który wyjechał do Hiszpanii w młodym wieku i tam sobie zbudował życie od zera. Poza tym, wszystko to wcześniej pojawiało się w innych formach, pojawiało się też w formach pogłębionych. Więc ja jako fan zespołu nie dowiedziałem się tutaj niczego nowego. Ktoś natomiast, kto fanem zespołu nie jest i nie ma całego obudowanego tego kontekstu, kompletnie nie zrozumie chyba, o co tu chodzi, bo tak jak mówiłeś, o Behemoth nie ma tutaj prawie ani słowa, nie jest wymieniony chyba nawet żaden tytuł płyty tak naprawdę. Tak. Przez całą godzinę, prawda? To pokazuje tą dysproporcję i jakby okej, ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o tym, kim jest Adam Darski, czym jest Behemoth, pomyśli, okej, to jest film o muzyku metalowym, który zrobił karierę, który budzi trochę kontrowersji w swoim kraju, wygrał walkę ze straszną chorobą, okej. Nie ma podkreślonego w ogóle tego, jak ekstremalną muzyką był black metal. Jakie konkretnie te kontrowersje Nergal budził, na czyim był celowniku i ile tych problemów prawnych napotykał. I wydaje mi się, że to jest strasznie zmarnowany potencjał, że kosztem tego, że ta narracja jest bardzo spójna i Adam cały czas o sobie opowiada nieprzerwanym ciągiem, uniemożliwia de facto dociśnięcie go jakieś tematy, albo postawienie trochę pod włos, żeby albo jakiś obraz spraw pogłębić, albo uczynić po prostu bardziej interesującym, bo sorry, ale lubicie Nergala czy nie, to nie jest szablonowa kariera, to nie jest szablonowy człowiek, to jest człowiek, który grał, zajął się najbardziej ekstremalnym gatunkiem muzyki metalowej, potem poszybował
praktycznie na okładki mainstreamowych gazet dla bab, tak? Pojawiał się w programach telewizyjnych. Jego partnerką była ikona seksu i muzyki popowej. Faktycznie toż to, jaką pracę odwalił w sądach i tak dalej, jest... No można z tego zrobić naprawdę soczysty dokument, prawda? Naprawdę soczystą historię, która ma napięcie, które się dużo dzieje. Tutaj dzieje się, mam wrażenie, mało i za bardzo ogólnikowy sposób jest to wszystko opowiedziane. Wiesz, ja taki... tego typu wypowiedź mógłbym oglądać podczas pogrzebu kogoś, gdzie ta osoba, wiedząc, że zbliża się już jej koniec, nagrała taki skrót tego, kim ona jest i opowiada o tym, co było, co się w jej życiu wydarzyło i tak dalej, sprowadzając to do takich ogólników bardzo i wybierając tylko to, co chce tak naprawdę w tym momencie powiedzieć, a niekoniecznie to, co było niewygodne, co coś się przydarzyło przez ten czas. No to jest bardzo film, podejrzewam, robiony pod Nergala, pod jego dyktando, gdzie on po prostu miał za bardzo pieczę nad tym. Czasami to widać w dokumentach o muzykach, gdzie ci muzycy jeszcze żyją i mają coś do powiedzenia na temat tego. To widać było chociażby w Bohemian Rhapsody i w montażu, gdzie każdy z muzyków musiał dostać tyle samo czasu ekranowego, mimo że to nie było podyktowane w żaden sposób jakoś ciągłością, jeśli chodzi o montaż. No tutaj mamy z kolei do czynienia z takimi wybranymi highlightami kariery, które, podejrzewam, Nergal sam chciałby, żeby był z nich zapamiętany. I no jest to takie dosyć grzeczne, dosyć poprawne. Zachowawcze, nie za wiele do powiedzenia. Nudne po prostu. Też tempo tego filmu po prostu trochę zabija. Trwa on godzinę i wytrzymać godzinę gadania kogoś, kto... Nergal bardzo dobrze mówi po angielsku, ale opowiada czasem o trudnych sprawach, nawet na przykład o kodeksie karnym, więc no musi sobie trochę to przeprocesować dłużej niż native speaker, więc nie mówi jakoś specjalnie potoczyście, widać, że waży słowa i tak dalej. Trudno wysiedzieć całą godzinę. Do tego muzyka. Uwielbiam trochę sektory, ale w tym przypadku od początku ona nadaje takiego poważnego, napiętego tonu. Miałem wrażenie, że oglądam trochę Wołyń Smarzowskiego w tych pierwszych kadrach. Masz ten dark ambient cały czas gdzieś tam w tle robiący, wiesz, tą poważną atmosferę. Masz wrażenie, że po prostu zaraz coś wybuchnie, nie? Tam w Wołyniu nawet ptaki tam śpiewały na drzewach, czy tam kury gdakały w złowieszczy sposób przez tą muzykę, kolory, kadry i tak dalej. Tutaj też wydawało mi się, że na początku, Nergal opowiada o dzieciństwie w komunistycznej Polsce, strasznie ciężki temat, ale to się utrzymuje cały czas i te kadry w slow motion też... Jest mowa o życiu w komunistycznej Polsce. Widzimy współczesne pomniki, jakieś fragmenty tych pomników, nie widzimy tego życia. Mówione jest o kościele. Widzimy tylko jeden obrazek jakiejś mszy w PRL-u. Jest mówione o tych procesach, są pokazane jakieś fragmenty, ale jest z drugiej strony mówione o tym artykule, kodeksu karnego, gdzie jest to pokazane, ale może warto by było to trochę nieco uspójnić, postawić nieco w szerszym kontekście. Jest mówione o zespole, widzimy, jak on tam gra sobie próbę, gra sobie na koncercie. Fajny jest ten kadr, gdzie jest pokazany, gdzie on się maluje. To jest bardzo fajny kadr, ale przez całość tego materiału miałem wrażenie, że pan Claudio, reżyser tego filmu, jest bardzo dobry, jeśli chodzi o tworzenie fajnych obrazków, jest bardzo dobry, jeśli chodzi o teledyskowe jakieś rzeczy, ale nie za bardzo ma czucie, jeśli chodzi o dokumenty. Nie za bardzo potrafi obraz z tekstem uspójnić, skleić i dodać oprócz tego coś, żeby to rzeczywiście było ciekawe. No bo jak oglądacie filmy dokumentalne, gdzieś tam rzeczywiście wychodzicie poza te cztery ściany, w których ktoś mówi, poza te gadające głowy, widzicie jakieś otoczenie, jakieś miasto, widzicie tutaj ludzie chodzą, rzeczywiście ktoś jest tam wprowadzony, nawet postacie jakieś w tle, coś się dzieje, gdzieś jest mówione na jakiejś przestrzeni, nie wiem, chociaż można by było wyciągnąć Nergala na jakąś salę po prostu koncertową, pokazać, patrz, jaka to jest ogromna sala.
gram teraz na czymś takim, a zaczynałem jako chłopak urodzony tak. w komunizmie, gdzie mówię, że rodzice mnie nie zabierali do Rzymu, no bo żyłem w komunie. A teraz gram na takiej sali. I tak. nie trzeba byłoby tego mówić, wystarczyłoby pokazać, oddać Dokładnie. Tego. A widzimy cały czas taki zamknięty w czterech ścianach, bliski kadr na Nergalu i takie to jest. To upajanie się slow motion właśnie, obraz niesłużący w ogóle narracji przez większość czasu. I dostajemy takie kurioza jak 10-sekundowe zbliżenia na nos Nergala, 15-sekundowe zbliżenia na jego paznokcie. Okej, Adam, masz super paznokcie, ale można by to pokazać. Można by pokazać w tym miejscu jeszcze coś bardziej wartościowego. Do tego właśnie zupełna powierzchowność kosztem tej płynnej narracji, jeśli szukacie tutaj dat, cyferek. Zastanawiacie się, kiedy, co się wydarzyło, w jakiej ilości. Nie znajdziecie tu tego, więc na takim poziomie historycznym jest to również bardzo słaby dokument. I to, że Nergal nie jest konfrontowany z wypowiedziami no praktycznie nikogo innego, tylko cały czas sam o sobie opowiada. Fajne w filmach dokumentalnych jest właśnie to, kiedy bohater jest konfrontowany z kimś innym. Kiedy widzimy go w relacjach, kiedy nie wiem, rozmawia z rodzicami, rozmawia z rodziną, z przyjaciółmi, wspominają coś. Bardzo dobrym pod tym względem jest film dokumentalny o Nicku Cave'ie, 30 tysięcy dni na ziemi, gdzie rzeczywiście jest on też pięknie nakręcony, ale przede wszystkim ten dokument odbywa się przez jego dialogi z ludźmi, z którymi współpracował, z ludźmi, których zna. On też sam chodzi, opowiada. On też jest nagrany bardzo pięknie, bardzo też miejscami teledyskowo, ale rzeczywiście tam się dzieje. On jedzie i rozmawia z Kylie Minogue, która się nagle tam pojawia za nim, gdzie w domku siedzi z Warrenem Ellisem i gadają, nie tylko gadają, ale coś tam jeszcze robią w międzyczasie i widać go w takich bardzo naturalnych, bardzo, bardzo ludzkich rzeczach. I wygląda jak człowiek, jest człowiekiem i nie odejmuje to wcale jego artyzmowi tego, że jest artystą wielkim, potrzebnym i tak dalej. A z drugiej strony w przypadku Nergala tego mi zabrakło. Jest tylko artysta, który jest to, wykreowany. Jak artysta jako. Myśli o sobie, a jak sam się kreuje, nie to jak jest odbierany. Więc nie powiedziałbym, że jest to film dokumentalny, tylko właśnie no jest to wywiad. Wywiad rzeka. Bez jakiegoś też ciągnięcia za język, a bardziej może monolog rzeka. Czy monolog to nie wiem. Myślę, że po prostu bez wywiad rzeka, bez pogłębienia. Szkoda, że w ten sposób. I nawet jeśli właśnie ten black metal, death metal jest muzyką nieludzką, no to Behemoth jest niesamowicie kontrowersyjnym zespołem. O kontrowersjach najlepiej się opowiada przez pryzmat tego, jak są odbierane. Chociażby tego mi tutaj zabrakło, tego dlaczego Nergal na przykład jest taką kontrowersyjną postacią nie tylko w mainstreamie, ale również na scenie metalowej, jak sobie z tym radzi i tak dalej. Zupełnie spłycona sylwetka. Mało nowych informacji, no tak zbliżając się już chyba do konkluzji, jestem szczerze mówiąc mocno rozczarowany. Już chyba wolałbym tego Nergala puszącego się w mega poważnym stylu, bo tutaj byłoby to jakieś, a tutaj... Ale w każdym razie tej muzyki jest tutaj niewiele, tak szczerze powiedziawszy, a bardziej jest ta persona i trochę tak jakby zapomina się, że on wciąż jest muzykiem, i jest częścią tej sceny i dlaczego jest częścią tej sceny i co stoi za tym jego sukcesem. Może takie tego typu materiały, tego typu wywiady, tego typu filmy dokumentalne, quasi filmy dokumentalne są potrzebne, ale nie do końca wiem komu. Na pewno nie nam. Właśnie największym grzechem tego filmu jest to, że chyba tak naprawdę po prostu nic nie wnosi, nic nowego się o tej postaci nie dowiadujemy. Niestety. Oczywiście, jeśli wy mieliście okazję, dzielcie się swoimi wrażeniami, dzielcie się może dokumentami o muzyce, które warto obejrzeć, jakimiś biografiami, które naprawdę fajnie podchodzą do tematu. Bo chyba to też nie jest, bo to chyba też nie jest żadną tajemnicą. Myślę, mogę powiedzieć, że my też z chęcią chcielibyśmy jeszcze nieco więcej filmów dokumentalnych, biograficznych, związanych z muzyką, porecenzować, pogadać o nich przede wszystkim, więc jeśli waszym zdaniem są takie, o których naprawdę warto powiedzieć, które warto zobaczyć, dawajcie znać. Z chęcią zobaczymy, obejrzymy, pogadamy. Kiedyś w przyszłości bliżej nieokreślonej, mam nadzieję, że bliższej niż dalszej. Tak.
To cześć. Cześć.